O, na czas przyszłam. Hello, Bodzio. Akurat skończyłeś szlifować. Hello. A chciałem sobie Szlify. Usiąść. Dobrze, żebym sobie nie usiadł. No widzisz, jakbyś tylko chciał siedzieć. Co tu ma? Co tu się tu namnożyło? No to jest takie potłukłe. Już? No. I robię z nowego typu stary typ. Bo to jest komunistyczny, ale nowy typ. Aha. I teraz chodzi o to, żeby te uszy tu przygnoić. A musisz te ale uszy? Ale tego nie będę odcinał, nie? A, bo to mnie się nowe uszy. Wimniar mnie się nie będzie zgadzał. Mam już nowe zrobione, a. Może zobaczyć, czy mnie się zgadza. O, wszystko oryginał jest. Mam już, no, jeszcze ciepło jest. Miałem do kupy zespawane, żebym równo otwory wygnoił, nie? Wywiercił. A teraz mam jeszcze zaznaczone, gdzie ma być góra zewnętrzna, żeby było tak samo, bo ja nie mam żadnych precyzyjnych wiertarek, może być ciut rzucone, nie? Także, żeby tak samo było. Kurde, widać, że żeś robił. Sam. Na razie. Sam pod. Teraz, teraz tak, o, pokażę wam. Bodzio tu sobie zaznaczał. A to co to miało być za dziury? To nie, to od kiedyś, jo. Od kiedyś, to, aha. To nie, to jest od rzucania. Po prostu metal? Bo ja z tego wziąłem, o. No, no. Upierniczyłem ze starej blachy. To po prostu... Ojene, ale no. No to jest blacha, nie? To po prostu kiedyś było zaznaczone, tu zobaczcie nie, jakie... Nie, to nie było zaznaczone, może ktoś rzucał czyimś na złomnie. No może tak. Tak. Tutaj, o, Bodzio, takimi... Przyrządami żeś to tutaj... Nie, do cięcia sobie miałem to przykręcone. Nie mam takich imadłów szerokich. Zobaczcie, z takiego coś, czegoś tutaj, z takich przedmiotów można zrobić takie o. Teraz będę spawał, to przy spawaniu nie nagrywamy. To najwyżej jak wyjdzie, jak już będę miał odkamieniać przykręcony, chwytać kamienie, nie? Czy to będzie pasowało? No tak. Bo ja nie wiem. Ale może będzie, no bo przecież jak robisz pod ten typ, zaraz zobaczcie. Nie, ja nie jestem żaden fachowiec, może mnie się nie udać, nie? No tak. Ile rzeczy człowiek spierniczył. No może się nie udać, nie? I tam no zobaczcie, teraz tutaj 914 stoi i czeka. No czekaj. No bo bizona trzeba robić. Już niektórzy koszą, nie? My jeszcze nie mamy zboża, my robimy tutaj teraz. U nas ładnie pada, 20 w nocy. Prawie. Fajnie, fajnie. 19, o. Fajnie, a poprzednio napadało. Też tam 7 czy ileś, nie? No. Ale u nas poprzednio no, 7, a... teraz znowuż troszkę z opóźnieniem, tak no, więc, że to... No dziś jest co? 20? Czwarty? Nie. Nie, czwarty był wczoraj. Dziś wczoraj. Jest wtorek, 25. 25. Filmiki są troszkę znowuż z opóźnieniem, bo muszę znowuż nadrobić. I takie jest dobrej jakości komunistycznie, nic temu nie jest. Możesz no, tam filmować. Fajnie. No filmuję przecież. No. Tylko nie miał tych uszów, nie? Zdobyczne to jest, o! Tak, zdobyli. Byli na łowach. No. A... Zobaczcie, bo to już tu mówisz, że się nie nadawało, tak? No dla nas nie. Tu już co, takie o to chodzi? O te druty chodzi głównie. O to tutaj? O to, tak, o te dziury. O te dziury. A, tu też dziura, tu no dziurę. Tu jeszcze tu jest dziura. W miarę, nie? Tylko, że jest powykrzywiane. Tu patrzyłem, to jest... A poczekaj, weź rękę. Tutaj jeszcze no. Widzicie? Tu można ja poziomnicę przyłożyć i jest prosta, nie? Tylko chodzi, ale że... Ale jeszcze z tego, to może jeszcze coś, może kiedyś coś być, to jeszcze zrobił, czy nie? Nie jak wiem. Myślisz? Jakby tak w zimie miał czas, takie niektórzy, druty... Niektórzy to z takich jeszcze robią, wpletują drut. Ja nie, nie mogę nigdzie dostać a zobaczcie drutów, tutaj o te druty... Bo to są takie twarde, że szok, nie? No. A miękki to się ale to ja myślę, że nie możesz wyrzucić tego, bo to jeszcze... Czasem biedaka poratować. Ta, ale to no, jeszcze... Biedniejszego, nie biedaka. Ja no. Mówię tu pieprze, jak z chory w kubeł, nie? No. Bo tu jest ta płaszczyzna. Ale tu... co, ja bym miał ta, takie nie? Właśnie druty. Ja teraz tłumaczę. Mów. Tu, jak jest to, tu można poziomnicę przyłożyć i tu jest równo, nie buja się, nie? Tylko po prostu jest tak poprzeginane. Głównie chodzi o te dziury, nie? Się na usługach jeździło, to jest masakra tam. U nas jest zbierane i przywałowane. A tu jest co? Tu idą na to też kamienie? Jak, nie. Jak wyskoczy z chwytacza czasami, może? To przeleci, nie? Aha. No i od tego to jest. No tak od takich, pintków. Bo tu jest właśnie do tego ten odkamieniacz, nie? Tu on przychodzi, tu. Przykręcony. Na te, i dlatego na te jak właśnie one te. Mogą skoczyć, odbiją się i w no, taka cep, piłka, złapie nie? I pod drugiego podrzuci, a ten przygniecie i zrobi dziurę. Od małych to jest, nie od większych. No, no, no. Taki, no. Co tu wlezie, nie? O, to taki aha. Kamień, nie? Widzisz, to takie narobią, to nie? Jest, to jest tak, to jest po usługach koszenie, nie?
mało było już bizonem robione. No, ale u nas też nieraz małe jakieś kamienie. No u nas są, ale to jest przywałowane, nie? Nieraz skoczy, tak. Ale nie nagminnie, nie? Masowo. I zrobimy z tego i będzie z tego zrobione. Jak się uda. Bodzio, a co tutaj z Biedronki przywiozłeś? A tu przywiozłem taka... Co to jest? Zaraz ci pokażę. Jak to jest takie coś głodne myśli ma, nie? To tu sobie wepcha, a tam wypryśnie. Aha. Żartuję, to jest baniak drugi od oleju hydraulicznego. Tamten tu jest obspawane, już było. I nie wiadomo, czy tam jest spawane, to bym musiał odciąć i to, a to było zdobyczne, także Michał to kupił też, nie? Razem z tym, no jak się nazywa, z tym klepichem, nie? Myślałem, że to w Biedronce rozdawali. Nie, tu coś komuś wpadło, będę musiał to wyłowić. Może mnie to wyleci, ale jak będzie do mierzenia, albo od miarki spadło, muszę zobaczyć, czy od miarki nie spadło, to będzie ciężko. Czasem łamała się miarka. No to jest miarka, nie? U nas cieknie i to tam, ja już to próbowałem obkleić, nie? Mhm. Pełno szlaki i to zawsze wylezie. To bym musiał odciąć i od nowa tą mufę wspawać. Może. No nie, jako nowa, no to spawasz konkretnie po swojemu i ten, ale to było tanie dość i nawet pod kolor, nie? Tak. No. Bo jak już mówiłem, tamten facet, co sprzedawał, mówił, że w tym Żukowie mieli sieczkarnię, jak on ją włączył, to wszystko się trzęsło i wywalił to sieczkarnię. To już się cofniecie o filmik i tam jest powiedziane. Wywalił i kupił żukowską, nie? Jeszcze była na, z tyłu była od tamtej żółta ta. Ten skos na tyle był od tamtej. A to było, od tej był nowy, nie? To mnie dał nowy, ja to tamto wywaliłem i założyłem nowe. Bo to już był popękany i tu się na pewno, no gdzie tu jest to? Drżało ten cały przewód, co idzie tam na dół i się upierniczyło, nie? Bo padek... Jeszcze wylatuje. Dlatego miałem dla słońca. No to właśnie nie, to tak. Musi tak jest środek. Ale jak wziąłeś ja tam i... A ja to od czasu do czasu przechylam, nie? No to teraz może być tak przechylony. O. No i zobaczcie, jak Bodzio tu już ma. On ma już tutaj farbą nawet to rzucone. Kurczę, skubany. Udało mu się. Co? Udało ci się. No, pokazuje. To stare, tam leży, pokaż. Nie, no to wiem, że to ale nie jest kurde, to stare. Kurde, ja tu sobie no, przyspawałem, ale tam były 17 i 30 otwory, a ja nie mam takiego wiertła 16, czy ten pręt mnie tu wejdzie, kurde. Gdzie masz pręt? Tu, w kombajnie. A tamto, no tam leży, tam, no, tam widzicie. Nie mierzyłem tego druta, kurczę. Będę ręczną wiercił. Nie, że 16 to ten, ale czy się zgra jeden otwór z drugim? Czy to prze... O! Taką mierzyłem, tylko chodzi o to, czy nie mam na ukos, nie? Nie. Precyzja. Ale ci się udało, Bodzio. Ty jesteś fachura. Nawet równolegle jest, możesz tak pokazać. No. To względem tego. Jest? No jeszcze tutaj zobacz. Mienił się, słońce zobacz. A tu nie ma słońce za chmurę. Tu! A tu? Popatrz, no widzisz. Tak jak mnie w maskę nieraz świeci. Widzisz coś? Tu nic nie widzę, no. Ale widzowie widzą, bo... To jest na kamerce, to jest nagrane, ale ja tu jak się patrzę na obiektyw, to ja widzę słońce, nie? No tu się niczego, ja to potem jeszcze... Ja widzę słońce, ja już pieprzę. Ja widzę, no, cienie. To tak jak mnie się w masce odbija no. Słońce, będę musiał chyba taki baldachim z tyłu, żeby tam słońce nie właziło. Tak teraz mnie przyszła taka myśl. No to się ugotujesz, nie?
Będę teraz zakładał odkamienienie, tylko nie mam śrub. Chwytacz kamieni, odkamienienie, czy ja już pierniczę. Nie mam śrub. Ty Michał. Gadasz tak jak ja z tym słońcem. Michał jechał. Jechał po śruby i po inne rzeczy i inne sprawy. Także. Ale super ci się udało. Pięknie. Normalnie ci się udało. Ja myślę, że jest lepsze jak. Brawo dla ciebie. Jak tam, te spawy to takie na. Jak to mówią, na smarkane. Brawo ty. W tym fabrycznym. Ja myślę, że nie. Tak mnie akurat się udało. Od kamienia, to ty masz taki jest, tak? Od kamienia. Czekaj, muszę tak. A to co to jest za. To jest. To jest nowe. No to jest inne, no. Stare już jest na złom wywlekłe. A tamten też ślimak? No to jest też inny. No to jest od kamienia. To. Aha. Tu jeszcze takie blachy przyjdą. Tego żeś troszkę. Potrzaskane i tu było wszystko załamane, nie? I tu gdzieś było. Tu zregenerowałeś go tu trochę. No 500 kosztuje to, że dziadostwo przeszło. Około 600 chyba. Jeśli nie będziemy kupować, jak idzie wyklepa. No. Myślałem, że. Nadciągnąć, ten, podciągnąć, tak? Ale się nie zjarzyłem, że to kurde takie drogie jest. Ale nadciągnęłeś, podciągnąłeś. Nie, no tu było zagięte, to przez te otwory wlazłem odwrotnie i to wyprostowałem tak w miarę, nie? Aha, żeś no. Wlazł, zmieściłeś się i. Nie, z tym, z takim wałeczkiem, nie? I młotem przypadkowałem. No bo mówisz, że żeś wlazł, no to wiesz. To żeś wlazł. To tu było trześnięte, dziurawe. Trzeba było dać tu blachę wstawić. Tu widać. To też żeś zrobił. Ale to, no bo to było krzywe no też, tak, nie? Ja bo to rozumiem. Wiadomo. Ale to no jest do tego. Masz robione. To jest do tego, nie? Tu nie szlifowałem zbytnio, bo to nie ma znaczenia, żeby to trzymało, nie? Tak. Do tego jeszcze jest, do tego tu i to no. Przychodzi właśnie tam. To nie są moje spawy. To są fabryczne, nie? Aha, to są fabryczne. Nie ruszałem tego. Także nie mówcie, już uprzedzam pytania, nie? To też nie jest mój szlif, to już było. Może komuś się urwał, bo tu już jest widać. A to jest to wszystko do tego odkamieniacza? Tak, to. Aha. Widać, że to chyba ten poprzednik, bo spawy są całkiem po ludzku, nie? Takie na. O. Jeszcze nie było wtedy migumatów 8-3 w Polsce. Może gdzieś w fabryce, nie wiem. No tu jest reszta blachy, to jest. Zobaczcie, gdzie Luka wchodzi. Zobacz. To czy oni tu rządzili też w tym kombajnie. Jak on stał, nie? Polazła tam. A te też tutaj? Te to do gum, nie? Ale to tylko aha. Pomalowałem, bo były zarzewiałe. A tamto? To w młocarnie się zamyka. To właśnie to otwiera się to, nie? No, to no, jak no, ten cep poszedł, to ta blacha była tak tyle wysunięta dołem w tą stronę. Ja to chciałem puknąć za Chiny. Musiałem to śrubę ukręcić, ale to obkilane. Odkręcić. Na 17 klucza był. 15 tak było wyszlifowane, ale mhm. Sześciokąt i dało się ruszyć, nie? I z powrotem cofnąć. No i tu te półksiężyce, nie? Tu będzie inny i tam z tyłu na odrzutniku. Tam jest ten drugi taki, nie? No i tu dwie pary są, nie? Te to są na ósemki śruby, a z tyłu na szóstki. Aha. Ale to już miałem odkręcone, nie? No. Więc działasz tutaj przy bizonku. Roboty mnóstwo. Teraz potrzebne są pod hamulce uszczelki. Tu zemeringi. To tam Michał dostał. To od deszczu wczoraj, to tam przejadę i się wyczyści, nie? To jest też inne, tam leży tamto. Tak, tam leży ten grzebień, nie? Razem z tą blachą, nie? Bo już jest przegnity, zaczną druty wyskakiwać, to. To będzie za późno. Znaczy się przegnity, wytarty, nie? Przejęzyczyłem się. No im się chce nawet w kombajnie. No co? Różnie taki był film w 80-tych latach. Zobaczcie, ona idzie tam do góry. No. Prąd jest wyłączony, żeby nie odjechało. A nie, sprzęgło mam wywalone. Zobacz, jak sobie chodzi, a po kolei.
Taki kot to jest skubany. Grześ, bierz go, grześ. Bierz go. Hop. Jom. Hop. Słucha się, nie? No, słucha się. Także tamta żmija od przenośnika głosowego na mocarnię i to jest też inne, nie? Tamto już było dziurawe, nie miało tych dwóch otworów, już to było całe prze. No i tam cep uderzył w to, nie? No. Także wszystko musi być fachowo. Gorzej byłoby, jak w klasie by takie tym matadorze zrobiło, to zanim ja w tamtych latach bym to znalazł, to by szybciej dorobili. Gdzieś w jakimś specjalistycznym zakładzie. To ani nie było sklepów, ani nic z tymi częściami. A jak były, to kolor klasy i oryginal klas, to cena rzeszok na założysko. Tyle co kombajn kosztował, 4,5 bańki w tamtych pieniądzach, nie? Gdzie tak biegasz? Tam zaniosłem takie jedne. Ten zbiornik zapchałem pod hydrauliki. Zobaczcie. I zrobił. I ma śrubki. I ma ten pręt. I pasuje. I zrobił. I o, może być dumny. To nie są moje sprawy, uprzedzam te. To już mówiłeś. Ale to jest co innego chyba. No, ale to bo też. Mówiłem o tych tu. Tak, tak. No to nic. Jest. Tu, o, zobaczcie. A, jest i. Jeszcze mam inne rzeczy zrobione, ale zagrzałem się teraz. No. Pręt był krzywy, bo to jest krzywe, nie? Ten nośnik tu. Mhm. I wyprostowałem, ale to się rozrusza, myślę. Ten od kamienia, czy nie? Bo on, o. Sprężynuje normalnie. Ten pręt musi wrócić do swoich tych. Czekaj, coś mi się zrobiło. Nie wiem, czy mi się nagrało. A co się wyłączyło? No coś się tego, dobra, co chciałeś pokazywać? Pokazuj, Bodzio. No, chodzi, niepotrzebnie pręt wyprostowałem, nie? Bo tego dziadostwa tu nie mogłem wyprostować. To taki jest w włóku i pręt był w włóku. I tu ale, ma Bodzio tak zrobione. Ale to się nawróci, nie? No i mówił, że to jest spawy, to te nie gumy jego. Jeszcze dość są, nie? Nie wymieniałem, bo ciasno no. Tam są w środku. Także gumy zostaną te, co są, nie? To, żeś się narobił? A przy tym nie, co innego robiłem, nie? No, no. To muszę gwinty poprawić, bo o farbę chodzi, nie? No będę ja. Wkładał. Jutro, dziś już nie. Dziś już jest niedługo 19, nie? No. Pół do 19 jest. Gdzieś szybciej zaczęłam trochę. No ja. Tak mam swoje godziny wysłużone. To, o, pszczółka mnie siądzie, chodź. Daj miodziku, daj miodziku. No. Stary pryku, stary no, pryku. No zobacz, lata. Lata mucha koło ucha, a to była. Myślałem pierwsze te uszy najpierw to obciąć, to ja bym do geometrii nie doszedł od tamtego, nie? No ja. I spaw i to te dwa, nie? A nie wiem, jak w tym nowym typie to jest założony, ten od kamienia, czy tam jest inaczej. Podobno, że się spuszcza dołem kamienia. Może ktoś wie. Ale to nie spuszcza się, tylko kamienie się otwiera i że wylatują. Nie widziałem nowego typu, nie? Z dołu. Podnieś od 87 podobno. Tu wam tak pokażę tu trochę z tej blacha, strony. Żeby nie śmigało ziarnem nie sklepiska tu. A widzisz. Ona tu była, nie? To jest wszystko to, co było. Oprócz sklepiska. Tu była. Ktoś miał kiedyś przyspawane same dziury na palec, nie? To poprawiłem, ale mówiłem, nie zbieram. Ale to musiało być spawarko, bo szlakiem wypalało, nie? Może w tym kółku albo co. Każdy się ratował jak mógł, nie? No tak. Jak się umie spawać, to się pospawa. Tak myślę, bo dziura była wygrzana, nie? To tak. Nie, to tam trochę tak jak gardziel chodzi, nie? To się wyrobi. O, kel jedzie do chojnic. Także on sobie tu poleży. Myślałem, że z tego nic. I będzie odpoczywał, tu tak? Wszędzie było pogięte, nie? Tak, wtedy to do dołu.
Tam zamiast kamień jeszcze jakiś mały lecić, to już nie było placu. Bo wiadomo, tu jeszcze plewy są razem z kamieniami. To trzeba otwierać, nie? Ale tu się pomieściłem, mam trochę grubszy. Jest jeszcze luz, jo. No to by było na tyle. O ile. Na razie, bye bye, trzymajcie się zdrowo i młodo, nie? Pa, pa, do następnego odcinka z nami. Do następnego, nie wiadomo z czym, ale raczej z bizonem. No raczej z bizonem. Miał być z bizonem, to jest. Na życzenie, jak chcecie. Trzymajcie się zdrowo i młodo, nara. Cześć. Pa, pa.